Jakiś czas temu otworzyłaś swoją fundację. Na czym się skupiacie i jak ona idzie? Wiesz co, fundacja moja zajmowała się przez 10 miesięcy pięknym projektem. Była to pomoc psychologiczna. Na początku ten projekt był planowany na pół roku. Ja to przedłużyłam i tak do 10 miesięcy. I w tej chwili ten projekt zakończyłam. Kolejnym projektem będą warsztaty muzyczne, artystyczne dla dzieci, dla takich dzieci, które są zdolne, mają ogromny talent, ale nie mają możliwości się kształcić za sprawą na przykład tego, skąd pochodzą, albo za sprawą tego, że nie mają na to pieniędzy, ale to jest dopiero w fazie, że tak powiem, moich przemyśleń i przygotowań. Basia, zastanawiam się, czy w Twoim odczuciu jest teraz miejsce w Twojej przestrzeni zawodowej na przykład na powrót do Telewizji Polskiej, bo jak wiemy, zmienił się prezes. Ale to nie ma znaczenia, wiesz, że się zmienił prezes, bo to jakby nie jest kwestia zmiany prezesa, tylko partii politycznej, która rządzi i która zdecydowała o tym, no, żeby mnie tam nie było, by, wiesz. A tęsknisz czasami za M jak Miłość? Ja już na ten temat wypowiadałam. Czy ja wiem? Wiesz co, to trudno powiedzieć. No to jest tak, że byłam tam 8 lat chyba, czy 9, więc wiadomo, że się z ludźmi zżyłam, ale mam na tyle dużo projektów, zawsze miałam na tyle dużo projektów, już będąc, pracując na przykład w M jak Miłość, miałam też takie sygnały, że na przykład po co ci teatr, nie masz dla nas terminów, a dla mnie zawsze teatr był bardzo ważny. I ten teatr od zawsze był, jest i będzie. Ostatnio nakręciłam też serial dla Polsatu, który teraz można oglądać w Polsat Box. Zachęcam gorąco. Także to jest tak, że ja miałam zawsze tyle projektów, że jakby nie odczuwam specjalnie tego, że gdzieś mnie w tej chwili nie ma. Bo są nowe i na tym polega mój zawód, że co chwilę zmieniamy te projekty, co chwilę wchodzimy w nowe i to najbardziej lubię. To na jakich teraz projektach się skupiasz najbardziej, najmocniej? Czy właśnie teatr? W tej chwili głównie na teatrze. W tej chwili właśnie miałam, w styczniu miałam premierę jednego spektaklu. Spektaklu teatru Varieté do 2 razy sztuka. Zapraszam, to jest piękna sztuka. Gramy tylko we dwójkę z Michałem Staszczakiem i było to dla mnie duże wyzwanie, no bo to są ponad 2 godziny na scenie, tylko dwójka aktorów, więc nie jest to łatwe, aby utrzymać uwagę widza przez ponad 2 godziny, ale mamy bardzo dobre recenzje, wszyscy mówią nam, że im się bardzo podoba i że dobrze się nas ogląda przez te 2 godziny, mimo że jesteśmy tylko we dwójkę, także zapraszam. Żyłam tą premierą, potem żyłam kolejną premierą spektaklu, który produkowała Ania Mucha. Także cały czas coś się dzieje. W tej chwili akurat jesteśmy w fazie przygotowań spektaklu z moją siostrą. No, skupiłam się głównie w tej chwili na teatrze, tak. A jeżeli chodzi o serial czy filmy, które czekają na premiery ze mną, no jeszcze ich nie możemy oglądać, ale wszystko to czeka na swoją emisję.